Witam bardzo serdecznie. Jak zmierzyć poziom tkanki tłuszczowej? Nie sama waga jest ważna, ważny jest również obwód w pasie. Jak widać u mnie 100 cm. A dlaczego pomiar tkanki fałdomierzem jest lepszy od wagi elektronicznej, która analizuje skład ciała? Ponieważ pomiar grubości fałdów skóry w trzech miejscach jest bardziej dokładny i pozwala nam odczytać wartości z tabeli przeznaczonej do naszego wieku. Na początek będziemy mierzyli na klatce piersiowej. Cyrkiel trzymamy w prawej dłoni, kciuk przy napisie press, palec wskazujący po drugiej stronie. Ściskamy delikatnie, aż strzałki będą naprzeciw siebie. Mierzymy to w połowie odległości od brodawki sutka do dołu pachowego. A wszystkie pomiary dokonujemy po prawej stronie ciała. Klatka piersiowa 30 mm. Teraz brzuch. Chwytamy skórę oraz palcem wskazującym obszar między 5 a 8 cm. Zaczynamy od, mierząc 2 cm od pępka. Chwytamy skórę i centymetr nad kciukiem dokonujemy pomiaru. Na brzuchu wyszło oczywiście najwięcej, ponieważ aż prawie 40, 38 mm. Brzuch gotowy, pora na udo. Również prawa strona, czyli prawa noga. Linia pionowa w połowie odległości od rzepki do pachwiny i centymetr nad kciukiem odczytujemy pomiar. Pomiar tragiczny, 40 mm. Dosyć dużo, no ale na 100 cm w pasie jest 108 mm fałdów skóry. Obwód setka. No i idziemy do tabel. W kolumnach mamy wiek i szukamy w wierszach odpowiedniej ilości milimetrów. 108, 110 wychodzi 32% tkanki tłuszczowej. Jest to pomiar bardziej dokładny, ponieważ jak zaraz zobaczymy, analizator składu ciała, waga bardzo dobrej firmy Tanita, ustawiamy indywidualnie wiek, ustawiamy profil, czyli czy mężczyzna, czy kobieta, czy trenujący, czy nietrenujący i wzrost. Mamy wiek, mamy wzrost. Mamy tragiczną masę 88 kg, a teraz dokonuje się analiza składu ciała. W składzie ciała poznamy tkankę tłuszczową, która tutaj, jak widać, wyszła bajecznie niska, bo pokazało 13,5%. Jest to oczywiście niemożliwe, ponieważ, jak widać, tyle na pewno nie jest. Mamy tu jeszcze inne wskaźniki, jak masa mięśni, zapotrzebowanie kaloryczne, poziom wody w organizmie, poziom wytrenowania, poziom tłuszczu brzusznego. Taki kaliper za kilka złotych jak naprawdę pokaże nam lepiej niż taka droga waga. I można się codziennie mierzyć i w pasie, i takim cyrklem. Zamiast waga masy ciała. Polecam.